Yo, bracia i siostry, witam w 30. odcinku serii Wasze Graffiti, taki trochę jubileuszowy, okrągły, tak więc myślę, że uskutecznimy konkurs, o którym wspomniałem we wcześniejszym, a ten odcinek nagrywam we wtorek, albowiem wiem, że nie będę w stanie tego zrobić później, a spowodowane jest to moim wyjazdem, idę sobie pochodzić po górkach na dłuższy weekend. Tak więc nagrywam to wcześniej i ten odcinek będzie nieco krótszy niż zazwyczaj. Tak myślę, mówię to przed nagraniem, więc zobaczymy. Albowiem przedstawiam dzisiaj nieco mniej twórców. No i za to, jeśli chodzi o zdjęcia, będzie to mniej więcej ta sama liczba. Tak więc zobaczymy, jak to wyjdzie czasowo. Oglądajcie do końca, albowiem ogłoszę wcześniej wspomniany konkurs. A tymczasem zapraszam wszystkich na moje social media. Być może będę potrzebował waszego wsparcia niedługo, albowiem biorę udział w konkursie Black Bookology. Obserwujcie mnie tam, lajkujcie, komentujcie. To samo tyczy się tego kanału. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Ostatnio miałem okazję uczestniczyć w bardzo ciekawych konwersacjach, tak więc lubimy takie jazdy, więc zapraszam do komentowania i wyrażania swojej opinii. Dobra, trochę za długo, tak więc zaczynamy. Tradycyjnie z działem HWDP. Yo! Yo! Tradycyjnie dział HWDP, tak jak wspomniałem, dziś 4 prace. Od razu disclaimer, ten dział nie jest po to, aby was disować, żeby po was jechać, ale po to, żeby wam pomóc. Jeśli praca znalazła się tutaj, znaczy, że trzeba mocniej popracować i jak zwykle zapraszam do obejrzenia wszystkich tutoriali, które są dla was, które zawierają wszelkie potrzebne info. Jeśli opanujesz to, co tam jest, to nie ma opcji, że nie ogarniesz dobrego wrzutu. Ok, zaczynamy. Pierwsza praca na dziś w tym dziale, Plutonic Mapping. Przysłał tę pracę, taka próba white style'u, powodem, dla którego ona tutaj się znajduje, to no, dział HWDP mówi praktycznie sam za siebie, chyba wszystko do poprawy, więc tutaj począwszy od elementów liter, nie da się niestety żadnej litery tutaj rozczytać, oprócz chyba P, jak mniemam, reszta niestety jest nie do rozczytania, tak więc polecam powrót do podstaw i zapraszam ponownie. Tutaj praca cyfrowa, która no niestety za dużo osobom nie prezentuje, mimo prostoty liter ciężko jest to rozczytać. Zamiast robić jakieś tam mashupy zdjęć, polecałbym sobie usiąść na kartce, spokojnie sobie zrobić jakieś porządne, proste throwy albo blockbustery, cokolwiek, poćwiczyć to tam i dopiero robić tego typu rzeczy. Kolejna, trzecia praca, Fabian. Nie napisał niestety, jaki to tag, nie będę tutaj zgadywał. Pisze, że maluje od tygodnia na własnych literach. I teraz pytanie, co masz na myśli na własnych literach? No, założeniem graffiti jest robienie własnych liter, więc no, to się oczywiście rozumie samo przez się. No i tutaj throwy, a raczej próba throwy, dużo brakuje, dużo wykonania. A poza tym myślę, że nie włożyłeś zbyt wiele pracy w ten wrzucik throwy, jak zwał, tak zwał. Dlatego ta praca ląduje tutaj i zachęcam do obejrzenia tutoriali, do poćwiczenia i do przysłania kolejnych prac. Lazy Kropek z ostatnią pracą w dziale HWDP. Tak naprawdę w regularnym dziale bywały też i gorsze prace, nie ma co tutaj ukrywać. Ta praca ląduje tutaj ze względu na to, że mówiłem już wielokrotnie, nie róbcie white style'i na siłę. To wcale nie jest nic dobrego. Lepiej sobie nadbudowywać, zbudować najpierw podstawy, ogarnąć to i dopiero dodawać poszczególne elementy do swoich prac. Bo zrobienie jakichś, nazwijmy to, rozgałęźników do tak naprawdę dosyć prostych liter wcale tej pracy nie pomaga. Jak też napisałeś, nie zrobiłeś cieni, bo nie masz pomysłu. No w filmie o 3D i o Drop Shadow masz wszystko wyjaśnione, więc nie wiem, co tu jest do główkowania, tak więc mógłbyś przysiąść, obejrzeć ten film jeszcze raz i po prostu to zrobić. No dobra, dział regularny, pierwsza praca na dziś, chill. Ogólnie nie wspomniałem tego, ale przeglądając zdjęcia, tak pobieżnie zauważyłem, że poziom dzisiaj jest naprawdę, naprawdę dobry. Myślę, że dawno nie miałem przyjemności wrzucania tylu dosyć ciekawych prac. Nie wiem, czy to jest mój pozytywny nastrój przed wyjazdem, czy po prostu tak jest. Ocencie sami. Tak więc chill. Fajne litery, świetnie skomponowana
praca, fajnie to wszystko współgra. Troszkę tutaj moim zdaniem te okuleje, aczkolwiek świetny pomysł, jeśli chodzi o taki dodatek. Sam się zamierzam coś takiego zrobić, ale u mnie z braku czasu jest jak jest. Praca bardzo fajna, mamy wprowadzoną symetrię w tym miejscu i w tym. Strzałka, strzałka, tu taki ozdobnik i zakończenia tych liter. Naprawdę bardzo fajnie symetryczna zrobiona praca. Dobrze nawet dobrane kolory. Nie ma co tutaj narzekać. Fajnie zrobione cienie, a w zasadzie 3D. Wszystko w perspektywie jednopunktowej. Kto nie wie, tego zapraszam do odcinku właśnie o tym. Nie będę teraz tego tłumaczył. Być może będziemy mieli okazję to wytłumaczyć dalej. Tak mi się wydaje. Do czego bym się tu dowalił? No to niestety albo stety, jak chcesz, ja bym się zdecydowanie pozbył tych. Tak więc zdecydowanie pozbyłbym się tych właśnie fiflaków. Wiem, poniosło cię, mi też się to zdarza, na przykład na ostatniej pracy, którą możecie zobaczyć na Instagramie. Tło moje, tak jak tutaj, pozostawia wiele do życzenia. Dokładnie zrobiłem to, co ty teraz i troszkę tego żałuję, więc dlatego zwracam na to tutaj uwagę. Dodatkowo okrasiłbym to tradycyjnie. Jakimś keyline'em, ale tak czy siak, praca naprawdę bardzo udana, dodatkowo fajne proporcje liter, wszystko ze sobą fajnie współgra, no a dodatkowo ta symetria również robi robotę. Świetna praca. Weteran naszych spotkań w dziale Wasze Graffiti TA z kolejną pracą. Ostatnio mieliśmy okazję obejrzenia szkicu, tym razem praca na ścianie, więc cóż, mogę powiedzieć to samo co za każdym razem, bardzo fajnie, dokładnie zrobiona praca, fajnie dobrane kolory, ciekawe pomysły na wypełnienie, jednak troszkę bym ponarzekał, oczywiście to jest subiektywna sprawa, może na obłość co po niektórych elementów, coś może bym dodał, zmienił, żeby to urozmaicić, albowiem tak patrząc sobie wstecz, może warto by coś zmienić tak, aby urozmaicić te prace, albowiem wszystkie są bardzo do siebie podobne, co oczywiście nie jest złe i tak jak powiedziałem, to jest subiektywna opinia, ale może warto coś gdzieś poeksperymentować. Ciężka sytuacja, przysłał nam tą pracę, wybrałem jedną z dwóch, obydwie podobne do siebie, wrzuty dosyć dobrze zrobione, troszkę do popracowania nad kształtem, ale niedużo, bo myślę, że idziesz w dobrym kierunku. Gdzieniegdzie po prostu bym sobie na przykład pogrubił niektóre elementy, tak jak ten element tutaj, D wyglądałoby dużo ciekawiej, miałoby lepsze proporcje. Dodatkowo te strzałki też może bym zastosował jakiś melting, żeby one się troszkę odznaczały, żeby one nie były częścią tychże właśnie liter. Troszkę bym pozaznaczał kształty, porobił jakieś wcięcia, to by troszkę nadało charakteru tym literom. Dodatkowo przy tej grubości liter też pogrubiłbym zdecydowanie też cienie, czy też 3D, tak? No w tym przypadku 3D, zauważyłem też, w niektórych miejscach go brakuje, tak jak tutaj, bo widzimy, że efekt jest prowadzony mniej więcej w tą stronę. Tak samo brakuje go w tym miejscu, więc są pewnie tutaj niedociągnięcia, ale na pewno wszystko bym pogrubił. Byłby to lepszy efekt, nieco pozakrywalibyśmy sobie też te przestrzenie negatywne, które tutaj widzimy, ale myślę, że jesteś na dobrej drodze. Snoop, prosty Froey gdzieś tam w garażu, całkiem dobrze to wygląda, nie ma co za bardzo kreślić. S jednak nam tutaj nie wyszło, ale wystarczyło poprawić lekko i jest już ok. Prosty Froey. Nie ma tutaj za bardzo nad czym się tutaj zastanawiać i rozwodzić. Gdzie niegdzie może bym zastosował, żeby te U było bardziej jak U. Dłuższe kreski, żeby to współgrało z całością. No i postarałbym się też uwidocznić nieco bardziej P. Ogólnie to myślę, że zrobiłbym te P troszkę dalej, żeby były lepsze proporcje w tych literach. Troszkę za gruby, wiem, na końcu wygląda jak cień, no ale nieważne. Ogólnie moim zdaniem całkiem udany Froey. GNS przysłał nam 5 prac, wybrałem tę jedną tutaj. Moim zdaniem ta jest najlepsza z tych wszystkich, chociaż wszystkie są podobne, ale ta ma najlepsze proporcje liter. Jest taka bardziej skupiona w sobie, ściśnięta, co powoduje taką fajną dynamiczność tej pracy. Dobrze poprowadzone cień, aczkolwiek nie do końca teraz zauważam, bo tutaj mamy coś na kształt
stropsza doła. Tutaj z kolei już wychodzi, jakbyśmy mieli 3D, tylko te wszystkie kreski, jakbyśmy poprowadzili, troszkę nam uciekają. To powinno iść tutaj w tym kierunku, tak jak reszta. Tak, bo litera G pokazuje nam mniej więcej, w którym kierunku ten efekt powinien iść. Tak więc są tu małe błędy, jeśli chodzi o cienie, gdzie niegdzie go też brakuje, bo skoro ten cień pada tutaj, więc to powinno być też mniej więcej zakryte przy tej grubości, to w ogóle bym się nie bawił w jakieś tam otwarte przestrzenie negatywne, po prostu bym wszystko pozamykał i masz jeden problem z głowy. Moim zdaniem całość psuje te tło. Myślę, że w ten beton troszkę te farby nam wsiąkną. Widzę, że jest tutaj z tym problem. Zauważyłem też teraz fajne wcięcia, troszkę mi ich brakuje, tak? Mówię tutaj o tym miejscu i tutaj, a nie, w zasadzie jest ich tutaj trochę, więc dobra robota, mogłyby być troszkę bardziej widoczne. No i co? Wiecie co, nie? Ja nie wiem, ja mam na tym punkcie jakiegoś fioła, ale gdybyście zasejwowali sobie jedną puszkę, pół puszki, na taki keyline robiąc pracę, prosta rzecz, a naprawdę moim zdaniem robi roboty. Ja nie wiem, dlaczego tak często powtarzam to chyba od początku tego cyklu. Ja nie wiem, gdzie jest problem z tymi właśnie keyline'ami. Nie dość, że praca wygląda lepiej, to jeszcze ćwiczycie sobie dodatkowo rękę. Przy tej szarzyźnie takim jasnym kolorem naprawdę bardzo by to pomogło. Ta praca odróżniałaby się jeszcze bardziej od ściany, troszkę ją wyostrzyła i nadała troszkę dynamiki. Star przysłał nam tę pracę i teraz sobie możecie myśleć, o, ale lipa, przestrzenie negatywne, to, tamto, słaby kształt liter. No i teraz w takim razie, jeśli tak myślicie, to pokażę wam kolejne zdjęcie, a mianowicie to. Z tego szkicu, który przed chwilą widzieliście, wyszło takie coś, taki white style, więc tutaj chłopak nieźle pokombinował. Najmocniejszą literą moim zdaniem jest tutaj S, bardzo fajnie z tymi ozdobnikami, dobrze wygląda. Ogólnie te ozdobniki troszkę są przesadzone, tak więc myślę, że gdybyś te litery tutaj bardziej ścisnął, wtedy nie musiałbyś tak dużo tych ozdobników dodawać i ta praca miałaby większy sens, tak więc skupiłbym się na tym, bo wcale nie jest źle. Pytasz, czy się nadaje na ścianę. Ogólnie biorąc pod uwagę to, co widzimy na naszych ścianach tu i ówdzie, myślę, że ta praca nadawałaby się na ścianę, tylko problem jest taki, czy ty to uciągniesz. Tak więc jeśli chcesz z czymś takim iść na ścianę, to popróbowałbym na pewno z czymś dużo prostszym, bo wydaje mi się, że się tutaj zgubisz. Do tego potrzebna jest wyrobiona ręka, więc myślę, że poćwiczyłbym zdecydowanie na czymś prostszym. Jeśli chodzi o kolory, bo o nie pytasz. Kolory są bardzo fajnie dobrane, bardzo mi się podoba połączenie tego fioletowego z zielonym. Pogrubiłbym na pewno outline tych liter nieco, żeby były bardziej widoczne. Pytasz też o keyline. Jeśli chodzi o keyline, myślę, że dobrałbym tutaj coś w ten deseń. Udajmy się wyzwania i zrobię tutaj keyline. Zobaczymy, jak ta praca będzie wyglądać. Okej, uwiałem się jak mogłem. Zrobiłem to w ekspresowym tempie, na pewno można zrobić to dokładniej, ale jest to świetny przykład tego, jak dobrze dobrany keyline może poprawić pracę. Odciąga on uwagę od tych ozdobników, które jednak troszkę są robione na siłę, ale scala całą pracę, która jako jedność wygląda moim zdaniem dużo lepiej. Jeśli masz problemy z kolorami, zapraszam do filmu na moim kanale o dobieraniu kolorów. Poszukaj, na pewno znajdziesz, postaram się tutaj wrzucić oczywiście odnośnik. Mapis z pytaniem, czy to się nadaje na ścianę. Oczywiście jak najbardziej, gdybyś to dał radę uciągnąć i wrzucić w taki sam sposób, jak tu jest zrobione. Aczkolwiek mam pewne wątpliwości, tak więc sam w sobie wrzuć się nadaje. Teraz tylko pytanie, czy twoje umiejętności na to pozwalają. Ogólnie praca ok, litery takie troszkę grubaśne. Na pewno zwróciłbym uwagę na jedną rzecz. Te cienie zrobiłbym na pewno ciemniejsze. Nie będę tego teraz robił, bo nie za bardzo już mam czas. Po prostu chodzi mi o to, że za bardzo się zlewają. Ja rozumiem, że tu masz fajne efekty, które chciałeś sobie wrzucić, ale to nic nie stoi na przeszkodzie, aby je jednak tutaj uskutecznić. Ale zdecydowanie zrobiłbym ten 3D, który jest dosyć gruby. Może zrobiłbym go nieco cięższy, bo te litery wyglądają jak takie ciężkie kloce przez to. Tak więc jakbyś to trochę uciął, tak nie wiem, prawie o połowę, myślę, że litery wyglądałyby lepiej. Tak więc jeśli dasz radę to uciągnąć na ścianę, myślę, że jest ok. Gdybyś zastosował jeszcze te rady, na pewno byłoby
nieco lepiej. Rates Rates. No ta praca, myślę, w porównaniu z innymi powinna znaleźć się w dziale HWDP. Znowu w pośpiechu gdzieś mi się zawieruszyła. Jeśli chodzi o kształt liter, to za bardzo nie ma co oceniać, za to razi na pewno wykonanie, tak więc poobcinałbym to wszystko tutaj. Popracowałbym nad samym kształtem, albowiem też zostawia wiele do życzenia. Ja nie wiem, czy ta praca nie była poprzednio, czy niechcąco jej nie wrzuciłem drugi raz, bo poprawiając teraz zastanawiam się, czy ja czegoś takiego wcześniej nie robiłem. Wcięcia bardzo dobrze pomagają, można się tym pobawić i zobacz, w 3 minuty można naprawić sporo tutaj bałaganu, który się narobił. Tak więc throwy jak throwy, nie ma co się tutaj nad czym zastanawiać, jedynie to przyłożym się do wykonania. Tak naprawdę nie rażą nawet te zachodzące na siebie litery, chociaż w tym miejscu jest to moim zdaniem zbyt mocno, ale w tym przypadku ten efekt tutaj cienia i zachodzących liter, mówię o tej części, całkiem dobrze działa i wygląda to nawet całkiem. Tego samego efektu zabrakło moim zdaniem w tym miejscu, aczkolwiek tak jak powiedziałem, ta litera R za bardzo zasłania A i przez to nie widzimy, jaka tu jest litera. MESP. Spec od malowania w paincie, robienia tego myszką. Pierwsza praca, albowiem rzuciłem tutaj ich 3, aby coś wam ciekawego pokazać. Jeśli chodzi o litery, troszkę tutaj zaburzone są w niektórych miejscach, moim zdaniem poszczególne proporcje, na pewno zrobił to miejsce dużo grubsze, wtedy będzie bardziej to nam współgrało z resztą. Zobaczcie, jest nieco grubsze, to samo uczyniłbym tutaj z P, nawet jeszcze grubsze bym zrobił w tym miejscu. I byłoby nie najgorzej, ale zwróćcie uwagę na tutaj barcode. Cień dosyć gruby, zrobiłem go nieco chudszy, w zasadzie 3D sorki, po to, aby te litery nie były takie klockowate, więc na pewno bym to tą grubość cienia dobrał do grubości liter, ale zwróćcie uwagę tutaj na barcode, który już tutaj troszkę nam ucieka. W kolejnej pracy, której też nieco poprawiłbym literki, już ten barcode nam, powiedzmy, prowadząc sobie linie pomocnicze, ucieka coraz bardziej. Jeśli oglądałeś film o cieniach i 3D, to warto sobie po prostu poprowadzić ołówkiem. W tym przypadku tu nie byłoby problemu, na paincie jeszcze łatwiej, możesz sobie super proste linie poprowadzić i nie byłoby z tym problemu. Jak widzisz, ten barcode ci powoli ucieka. Cienie też moim zdaniem nadal są za grube. No i w ostatniej twojej pracy to w ogóle jest już Saigon. Tak? Nie dość, że te litery są najsłabsze z tych wszystkich prac, ale postanowiłem to wrzucić tutaj właśnie ze względu na tę opcję, na tę przypadłość. Tak? Widzę, że cienie jakoś są, nawet trudno mi jest określić w którym miejscu, i ten nasz barcode spierdziela w każdej literze w ogóle w innym kierunku, tak więc popracowałbym nad tym, wróciłbym do filmu o i barcode'zie, i o efekcie 3D i cieniach. Colin, jedna z pierwszych prac, prosty throwy, troszkę moim zdaniem kuleją tutaj te wcięcia, można by je zrobić lepiej. Sam kształt liter w miarę ok, nawet nie najgorzej to wygląda. Zamknąłbym sobie tu w jakiś sposób przestrzeń negatywną w tym miejscu przez pogrubienie, wydłużenie właściwie C i być może też pogrubienie K. Może bym zrezygnował z tych takich mocnych wcięć, po prostu wyostrzyłbym, porobił takie docinki, bo te wcięcia tak jakby, nie wiem, nie miały troszkę tutaj sensu, ok? Albo po prostu zrobiłbym ich mniej i skupiłbym się na tym, aby te litery same w sobie były takie nieco bardziej przytupem. A wcięcia na pewno w tym pomagają. No, w sumie to tyle, jeśli chodzi o tą pracę. Oczywiście dużo zmieniłby jakiś dobrze dobrany keyline. Naprawdę, jak dla mnie, nie wiem, czy to ja, czy ja jestem jakiś, nie wiem, nienormalny, ale moim zdaniem taki keyline naprawdę, naprawdę dużo zmienia, odciąga uwagę od niektórych niedociągnięć i robiąc go też zauważyłem kilka niedociągnięć i w cieniach, jak i również przydałoby się te litery troszkę bardziej prowadzić w jednym poziomie. SPK przysłano tę pracę,
zwykłe, proste litery. Brawa za dodanie tutaj takiej symetrii, co powoduje, że ta praca no jakoś wygląda mimo tej prostoty. Jest ok. Może tylko wymazałbym te paski. Praca by wyglądała nieco czyściej. Jeśli to jest P, to zdecydowanie TP uciąłbym gdzieś w tym miejscu, tego by nie było, bo wygląda troszkę jak E. Zamiast tego ogarnąłbym porządniej K i zamknąłbym tą przestrzeń. Z racji tego, że jest tak prosta ta praca, nie trzeba więcej o niej mówić. 3D poprowadzone ok, gdzieś tam w niektórych miejscach troszkę go brakuje, no i przyłożyłbym się nieco do staranności wykonania. Dobit z takim rzutem 3D, mimo prostych takich klocków 3D, ciężko jest mi to odczytać. Nie jestem ekspertem, jak przy tego typu pracach zawsze mówię, więc za dużo nie mogę powiedzieć. Mogę za to powiedzieć coś o wykonaniu. Wiem, że to zabrzmi może dziwnie albo śmiesznie. Jeśli masz problemy z tego typu kreskami, aby poprowadzić je prosto, użyj sobie linijki. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. Nie mówię, że na całości pracy, ale gdzieś, gdzie w takich kluczowych miejscach, myślę, że na pewno by ci to pomogło, bo w tego typu pracach 3D naprawdę jest to widoczne, jest to moim zdaniem bardzo istotne, aby to dobrze wykonać, no bo inaczej efekt jest taki średni. Tak więc, jak powiedziałem, ekspertem w tej dziedzinie nie jestem, moim zdaniem wygląda to w miarę dobrze, wykonanie na pewno by to poprawiło. Na pewno zdecydowałbym się też na jakieś tutaj wycieniowanie tej części, by ta praca niejako te klocki oddzielały się od, żeby robiły wrażenie tego, że one tutaj floatują jakby nad. Tu jeszcze by to zrobić, może w tym miejscu, tak? Na pewno bym się skupił nad tym. To jest, robi jeszcze ciekawszy efekt. Muszę sobie tak nawiasem mówiąc kiedyś coś takiego uskutecznić, nauczyć się jakiegoś 3D, chociażby dla samej frajdy. Ok, więc co mogę na pewno powiedzieć, to zdecydowanie skupiłbym się nad wykonaniem prostych kresek, bo moim zdaniem, jeśli chodzi o samo 3D, to jest całkiem fajnie. Bro. Z takim pomysłem litery w kształcie rekina. No dosyć ciekawy pomysł. Jedyna rzecz, którą bym zrobił, którą mi tu przeszkadza w odbiorze tak naprawdę, to może postaram się zrobić te litery z mniejszymi wcięciami, bo ten rekin taki wygląda troszkę jak nieco podziurawiony i zaburza to niejako sam kształt tego rekina, aczkolwiek no nie ma co tutaj marudzić, wcale nie jest jakoś tak źle, więc może coś bym pokombinował z tym. Ogólnie ciekawy pomysł, nawet fajnie to wygląda. Troszkę może zrobiłbym bardziej jeszcze wyraziste kolory. Julia, prosty throwy i moim zdaniem troszkę zaburzone są tutaj proporcje, ale nieznacznie, ale jak to throwy, nie ma co tutaj za bardzo się rozczulać nad literami. Tradycyjnie wiadomo, że to wszystko jest tutaj do poprawy, albowiem tutaj w miejscach brakuje po prostu niektórych elementów, które mogłyby przyczynić się do jeszcze lepszego rozczytania tej pracy, więc na pewno bardzo dużo do popracowania, jeśli chodzi o kształt liter. Darowałbym sobie jakieś tam ozdobniki typu ilustracje, w tym przypadku jest to deskorolka, tak więc po prostu skupiłbym się na literach. Po tych moich poprawkach wygląda to nieco lepiej, na pewno przysiadłbym i porobił ich zdecydowanie więcej, więc to samo zalecam i tobie. No i ostatni wykonawca na dziś, Woda w proszku, przysłała nam kilka prac, już teraz nie pamiętam, wiem, że wrzuciłem 3, przysłałeś chyba 3 albo 4, no i moim zdaniem prace naprawdę są mocne. Świetnie się na to patrzy, bardzo dobrze to wygląda. Ten barcode, który jest tutaj zastosowany, wygląda naprawdę dynamicznie, przypomina mi to takie przyspieszenie warp, jak w Star Treku, wiecie, jak te gwiazdy przyspieszają. Bardzo fajna dynamika jest tutaj zawarta w tym barcode. Dobrze jest zrobiony, świetnie pokazana perspektywa jednopunktowa, której punkt znajduje się gdzieś tam daleko. Naprawdę świetnie to wygląda, mu powtarzam się, ale serio, świetna robota. Kształt liter też dosyć mocny. Najlepszą literą w tym zestawieniu moim zdaniem jest S. Dosyć dynamiczna litera. Fajnie, gdyby reszta tych liter nadganiały, ale moim zdaniem ten barcode świetnie zastosowany robi tutaj robotę. Nie ma co poprawiać. Dobrze dobrane kolory, fajne tutaj ozdobniki w tych kolorach, w sensie wypełnienia liter jako całość. Świetnie skomponowana praca, świetnie się na to patrzy.
Fajny kontrast, jeśli chodzi o tło i wypełnienie liter. No same superlatywy. Naprawdę świetna robota. Kolejna praca, moim zdaniem, nieco słabsza. Darowałem sobie tutaj te różnego rodzaju ilustracje, aczkolwiek to pokazuje, jak wszechstronna jesteś. Moim zdaniem te litery nieco słabsze, ale też ciekawy pomysł. I znowu w tym momencie rządzi S. I znowu świetnie pokazany 3D z barcode'em, do tego dobrze dobrane kolory. Świetny kontrast, jeśli chodzi o keyline i wypełnienie liter. Kolejna super, świetna praca. No i ostatnia twoja praca i ostatnia praca na dziś. Moim zdaniem najlepsza z tych wszystkich. Na pewno super twórcza, świetnie wykonana. Zawarte naprawdę dobre pomysły, dynamika, kolory. Dosyć takie nietypowe, fajnie się na to patrzy, z przyjemnością byłoby taką pracę zobaczyć na ścianie. I teraz pytanie, czy nie zamierzasz się wybrać z tymi twoimi pracami na ściany? Oczywiście, jeśli miałyby to być pierwsze próby, więc no nie zalecałbym wystartowania z czymś takim jak tutaj, bo mógłby być problem, ale z czymś prostszym, bo moim zdaniem z tym, co tutaj reprezentujesz, na pewno jesteś gotowa na ściany. No chyba, że robisz już ściany, więc fajnie byłoby zobaczyć zdjęcia twoich prac ze ścian, bo to, co reprezentujesz na kartkach, jest naprawdę świetne i bardzo mi się podoba. Dobra robota, gratulacje. Jak tylko naskrobiesz coś na ścianie, przyślij nam zdjęcie. Yo! I dobrnęliśmy do końca. Jeszcze nie wiem, czy ten film będzie 3 czy długi, albo nie wyświetla mi się tutaj czas nagrywania, nieważne. A teraz wcześniej wspomniany konkurs. Konkurs będzie polegał na tym, abyście przysłali na mojego maila pracę. Nie throwy, ale taki typowy wrzut. Jeszcze raz muszę podkreślić, throwy będą od razu odpadać, nie będą brały udziału w konkursie. A mianowicie proszę was, abyście napisali moje imię, czyli Dire. Tak, robi mi wrzut, wszystkie chwyty dozwolone, może być kolorowy, może być czarno-biały, decyduje styl i wykonanie, tak więc zapraszam do przysłania wrzutów Dire. W tytule maila napiszcie konkurs Dire, tak żebym widział, że ta praca jest dotyczy właśnie tego konkursu. Gdybyście mieli jakieś jeszcze pytania, gdybym coś źle wytłumaczył, zapraszam oczywiście do komentarzy. Tak więc powtórzę jeszcze raz, przysyłajcie wrzuty z moim ulicznym imieniem, czyli Dire. No i teraz dogrywam to, aby wyjaśnić jeszcze jedną kwestię. Chodzi mianowicie o wrzuty na kartkach, o projekty, tak? Nie musi to być zrobione na ścianę, aczkolwiek możecie to uczynić. A czas na wykonanie pracy to powiedzmy niech będzie 1 miesiąc od daty premiery tego odcinka. A my, czyli jury w składzie Ancient Profit i Dire, wybierzemy najlepsze. Pamiętajcie, że ocena będzie na pewno bardzo subiektywna, więc wybieram ja i zrobimy sobie z tego jakiś tam ekstra odcinek wasze graffiti, gdzie będę pokazywał te prace. A nagrodą w tym konkursie będzie koszulka z moim logo. A jak taka koszulka będzie wyglądać? Ci, którzy oglądają moje klipy z playlisty Dire Clips, wiedzą, jak te koszulki wyglądają, jak wygląda logo, tak więc po wygraniu konkursu skontaktuję się ze sobą, wybierzemy kolor, wybierzemy rozmiar i koszulka poleci do wygranej osoby. A tymczasem zapraszam do subskrypcji, jeśli jesteś nowy na tym kanale. Nie zapomnij też kliknąć w dzwonka. Jeśli jesteś subskrybentem, jeszcze tego nie zrobiłeś, zapraszam do komentowania, zapraszam to oczywiście zostawiania lajka, jeśli chcesz, aby ten kanał dalej się rozwijał i jeśli chcesz dołożyć do pieca, abym miał więcej energii do nagrywania kolejnych filmów. A tymczasem trzymajcie się, bracia i siostry. Jo!